Kolejny raz moje ulubione święto graczy z całego świata, PGA, a ekipa Antygaming zaprasza na pierwszą naszą radosną przechadzkę po hali indyków. W tym roku strefa Indie Games, jak co roku, znajduje się w hali 7. To prawda, tak na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że więcej jest atrakcji, w szczególności dlatego, że nie ma większych stoisk, których się pojawiło w zeszłym roku kilka sztuk, tylko rzeczywiście jest mnóstwo tych takich mniejszych boksów, które każdy jest poświęcony dla jednego producenta lub dla jednej gry z zakresu gier indie. Zaraz pokażemy wam dokładnie na dole. Już się ekipa przygotowuje na ciekawe przejście. Co prawda niestety piątek, więc myślę, że kilka jeszcze będzie nierozłożonych stoisk, ale mamy nadzieję, że spodoba wam się to, co zobaczycie. Tak więc w tym roku pojawiły się tu sklepy i to takie niezbyt typowo komputerowe, jestem zadziwiony. Myślę, że organizatorzy PGA oglądają filmy antygamingu i widzieli nasz talk show na temat różnic między imprezami dla graczy oraz konwentami i postanowili zaprosić trochę sklepikarzy z konwentów. No dobra, pora zacząć właściwe gry. Co my tu mamy? Pierwsze, Fragout Studio. Podoba wam się? Nie wiem co powiedzieć, ale wydaje się to na jakiś shooter by. Tak, naprawdę jest to shooter. Z widokiem z góry w sumie. Dawno w takie nie grałem. Witamy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Jakie to miasto? Dzień dobry, co w tym roku robi dla nas Uniwersytet Kazimierza Wielkiego? Wiele gier, przede wszystkim jest to kierunek humanistyka drugiej generacji z specjalizacją Game Deck, czyli badanie i projektowanie gier. I tutaj mamy łącznie 3-4 gry. Jedną z nich jest moja gra, czyli Soul Tribe. Tutaj i o co w niej chodzi? Zasadniczo jest podzielona, rozgrywka będzie podzielona na dwa tryby. Tryb socjalny, w którym będziemy zarządzali całą wioską, swoimi minionami i będziemy kształtowali ich relacje, a oprócz tego już jeśli wydamy rozkazy, gdzie jaki ludek ma iść pracować, gracz ma się integrować z tymi ludkami i też kształtować własne relacje ze swoimi druhami. I ogólnie relacje, które będą ukształtują się w trybie socjalnym, będą miały wpływ na gameplay na polu bitwy. Jaką tu planszówkę mamy? To jest planszówka kolegi, także... Cześć, jestem Jakub, jestem autorem gry planszowej The Unexpected. Ona opowiada o grupie niziołków, które znalazły się w troszeczkę nietypowej sytuacji, czyli wieczorem zjawili się goście, którzy postanowili ich skonsumować, czytaj gobliny. No i staramy się przeżyć w bardzo różny sposób, jaki się trafi. Bronimy się, co popadnie, bronimy się, czym popadnie. Czyli na przykład możemy użyć do obrony widelca. Możemy użyć do obrony również... O, znowu nam się trafi widelec, ale... Młotek, tasak, a także wiadro, które może posłużyć nam jako broń ręczna. Możemy to podpalić i zrobić z tego granat, a także możemy użyć tego po prostu jako hełmu. Gra wymaga od nas myślenia, kombinowania, łączenia ze sobą masy różnych przedmiotów w pułapki, różnego rodzaju konstrukcje. Prosty przykład. Jeżeli weźmiemy mięso i wrzucimy do pomieszczenia, no to gobliny się tam zlecą, ale możemy mięso również zatruć. Przez to gobliny, które się zlecą i to skonsumują, po prostu najzwyczajniej w świecie wymrą. Oprócz tego starałem się wrzucić troszeczkę humorystycznego aspektu takiej rodziny, która nie do końca się ze sobą dogaduje. Czyli jeżeli ktoś nas poirytuje, no to możemy mu nakazać, żeby nas przeprosił, to ma jakieś konkretne działanie w grze. A także no po prostu klasyczna rodzinna zagrywka, nie bądź bezczelny, idź w ogóle stąd. Gra, mam nadzieję, że ukaże się w maju przyszłego roku na Kickstarterze. Prowadzę teraz obecnie rozmowy na ten temat i w sumie technicznie tyle mam do powiedzenia. Gra jest skończona. Zapraszam do testowania na swojego face'a, na którym w miarę regularnie piszę, na których miejscach się pojawiam. I tyle. Dzięki bardzo. No dobra, mieliśmy przyjemność zapoznać się z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, który już za 2 lata wypuści nam pierwszych zawodowych twórców gier. No proszę, kto by pomyślał. No dobra, Achtung die Kurve. Nie lubię tego wymawiać. Aczkolwiek
Wszyscy grali, wszyscy znają. I dlaczego część trzecia, jeśli można się zapytać, oczywiście się różni. Sorry, can you talk English? Okay, English. So, Achtung die Kurve is the game that has is famous famous already, and I would like to know what is the difference between the previous installment and the third one. Ah, okay. So, what we're trying to do here is have a lot more diversity in the game, so people can pick a character they want to play with, and everybody's different from the start. Next thing is that we're gonna make it more graphically appealing, so all the characters will be looking more like the lines from the posters, and they can be customizable, so you can make it your own character. Can we try out? Sure, yeah. The name is pretty unfortunate for Polish language speakers. It's just a German word. Yeah, we know. Okay. We are innocent. No to zaliczyliśmy grę, uwaga, zakręt. W końcu Code Red Agent Sarah Story. Gra, która ponoć ma zrewolucjonizować gry na Facebooku. Chodźmy zobaczyć, o co chodzi. Czy jest to gra przygotowana dla Facebooka? Wydaje nam się, że jest to pierwsza taka gra. Generalnie będzie pierwsza gra dostępna na rynku. Chcemy zainteresować ludzi, którzy grają w Facebooka, czymś bardziej ambitnym. Tak nam się wydaje, że to może być bardziej ambitne. Chcemy, żeby ludzie grający na Facebooku mieli możliwość prowadzenia śledztwa, bo w tej grze o to chodzi. Prowadzenie śledztwa, które jest skończone. Jest skończone, to nie jest gra, w którą się gra non-stop i się nie kończy. Jest to gra skończona, natomiast ma parę różnych zakończeń. To miła odmiana, czyli rozumiem, to jest gra z myślą o tym, że przejść kilka razy, ale to jest kilka ograniczonych razy, to nie jest coś, co można nieskończoność zbierać roślinki. Zgadza się. Jest parę różnych zakończeń, aczkolwiek gra jest skończona i to jest w pewnym sensie nasz wyróżnik. Ta gra się po prostu kończy, ale ma ciekawą fabułę, którą warto przejść parę razy i spróbować grać ponownie. No dobrze, myślę, że spróbujemy. Zobaczymy, jak można zrewolucjonizować w końcu gaming na Facebooku. Gra na Leap Motion. Jeśli nie słyszeliście, co to Leap Motion, to detektor ruchu dla komputera, który był tworzony już ładnych kilka lat. Kiedyś byłem nim poważnie zainteresowany, aczkolwiek jak to z wieloma nowinkami, premiera była przesuwana i w końcu straciłem jakiekolwiek zainteresowanie. Galeria plakatu i Fritz. Okej. Okay. Czy ktoś wie, co robi Fritz? Bo ja nie wiem. Co roku... internetu. Tak mi się wydaje, że Fritz robi urządzenie do streamingu i do internetu. Taki peryferia, które łączą graczy z internetem. Okej, bo ja tylko co roku biorę od nich torbę i długopisy. A potem z tą torbą chodzę przez cały czas. Cóż to Superhot, jeśli można? Superhot to rewolucyjna strzelanka z widokiem z oczu, w której czas porusza się tylko wtedy, kiedy ty się poruszasz. Czyli single player? Może tak, może nie. Ktoś to wie. Nic nie jest takie, jakie się wydaje na pierwszy rzut oka. Czyli gra taki, rozumiem, że jeszcze nie jest wypuszczona. Jeszcze nie, jak na razie można zagrać wersję beta, jeżeli płaciłeś pieniądze na Kickstarterze. I tutaj na BGA. No proszę. Czyli rewolucyjna. Na platformy, rozumiem, PC-ty, jakieś konsole, coś? Na komputery klasy IBM PC oraz na Xbox One. I także na specjalny komputer Superhot 3000, który tutaj widzimy. O, macie specjalny komputer. On obsługuje tylko tą grę? Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie, a ile kosztuje takie zasuszko? Jest bezcenne. Bezcenne, a niestety. No proszę, to szkoda, chętnie byśmy spróbowali. Ten człowiek gra na bananach. On nie wie, że komputera się nie obsługuje bananami? Do tego jest klawiatura i myszka. Co my tu mamy? Trzeba ciąć drewno. Jak widać, gra wydawana na dedykowaną wielką maszynę.